Ja, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, cały czas staram się zdobyć lek. Nie tylko ja. Uruchomiliśmy praktycznie wszystkie siły możliwe, nie tylko na Podkarpaciu, tylko również w Lublinie, w Krakowie. Szukają lekarzy dla nas bardzo poważni ludzie. Jak się okazuje, to nie jest takie proste. Widzicie Państwo, no, w naszym rejonie mogłem zdobyć gastroenterologa, świetnego zresztą, zobaczycie Państwo sami, przekonując się, korzystając z poradni gastroenterologicznej, która u nas powstanie, bo nie będzie chyba z tym problemu, żeby fundusz to zakontraktował. Zdobyliśmy ostatnio lekarza chirurga, gdzie chirurgów jest bardzo, bardzo mało, jak Państwo wiecie, chirurga onkologa, jednego z nielicznych na Podkarpaciu i u nas pracuje. I żeby Państwo jeszcze jedną rzecz wiedzieli, od 15 lipca tego roku jest zastępcą dyrektora do spraw medycznych, czyli moim zastępcą jest pan doktor Grabowski, który jest chirurgiem onkologiem. Natomiast jeżeli chodzi o internistów, to wybaczcie Państwo, ale naprawdę jest ten temat bardzo ciężki, a zaraz powiem z jakiego powodu. Otóż lekarze interniści nie chcą pracować w szpitalu, wolą pracować w POZ-ach, czyli w poradniach, przychodniach, gdzie praca jest łatwiejsza, czy praca nie wymaga dyżurów i zarobki zaoferowane w poradniach są wyższe, niestety. Więc znaleźć lekarza internistę to znaleźć człowieka, który jeszcze myśli starą datą, że szpital jest istotny, ludziom trzeba pomóc, etc., etc. Takich ludzi jest teraz naprawdę mało, ale chciałbym Państwa zapewnić, że my w tym temacie cały czas pracujemy i od tego tematu nie odstępujemy. Jeszcze raz podkreślam, że rozważamy różne warianty, łącznie z tym, żeby oddział wewnętrzny był nie tyle integralną częścią oddziału nefrologicznego, ale współpracował z nim w tych budynkach. Bierzemy taką ewentualność też pod uwagę, ale to też wymaga lekarzy i osobnej załogi. To nie jest tak, że przykleimy nefrologom internę i oni będą pracować jako interniści. Nie. Internistów, nefrologów zapewniłem, że jeżeli ich poproszę o coś takiego, a już prosiłem, to tylko wtedy, kiedy dam im ludzi do pracy. A naprawdę, wierzcie mi Państwo, nie tylko my się staramy o internistów, Tarnobrzeg też się stara i też nie może zdobyć, chociaż to dużo większe miasto od naszego. W Mielcu z dwóch poziomów zrobił się jeden interny i tak dalej, nie będę Państwu wymieniał. Nie chcą lekarze pracować w szpitalu. Interniści wolą przychodnie. To na dzisiaj.